Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Przed nami arcyciekawe wydarzenie. Otóż nasz zespół Energa AZS Koszalin rozpoczyna rywalizację w fazie playoff. I o tym, co się będzie działo podczas tych zmagań, będę rozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi dzisiaj Aleksandra Kobułecka, Joanna Chmiel i trener Edward Jankowski, Energa AZS Koszalin. Dzień dobry Państwu. Panie trenerze, pierwsze spotkanie na dzień dobry już w niedzielę ze startem Elbląg. Rywal no zdecydowanie we własnej hali, tutaj w Koszalinie, w waszym zasięgu. No to jest już inne granie. Wcześniej się walczyło o punkty, żeby jak najwyższą pozycję do startu przed playoffami zdobyć. No a playoffy to już jest, gra się tylko do zwycięstwa. Punkty się nie liczą. Także tutaj jest, w tych playoffach jest wszystko możliwe, no ale podział jest taki zespołów, że myślę, że ta górka gdzieś tam w pierwszych meczach u siebie powygrywa, a ja uważam, że nasz zespół się zalicza do tej górki i to będzie dla nas bardzo ważny mecz z Elblągiem. Po pokonaniu u siebie pomyślimy o drugim meczu u nich, gdzie tam zdecydowanie się ciężej gra, no ale na naszym terenie dziewczyny udowodniły, że nawet i z tą górką są w stanie wygrać u siebie. Rywalizacja ze startem w tym sezonie 1-1, zwycięstwo Elbląga u siebie, zwycięstwo waszej drużyny tutaj przed własną publicznością. W zasadzie już przed tym spotkaniem tak się kojarzyły te pary ćwierćfinału pucharu playoffów, że być może traficie na start Elbląg i w zasadzie potwierdziłyście, że ten zespół wcale nie jest taki groźny. No wydaje mi się, że fajnie trafiłyśmy, że jednak ten Elbląg jest jak najbardziej w naszym zasięgu. Fajnie, że gramy u siebie, że mamy przewagę boiska, więc ewentualna nasza przegrana daje nam jeszcze jeden mecz tutaj u nas na naszej koszalińskiej ziemi, co jest naszym wielkim atutem. Wiadomo, nasi kibice, nasza hala. Także no ja nie widzę inaczej w tym roku, jak tylko wygrać te półfinały. Trener Antoni Parecki po spotkaniu tutaj w Koszalinie, w którym start wysoko przegrał, powiedział, że no mieliśmy problemy kadrowe przed spotkaniem i w trakcie spotkania z Energą AZS Koszalin, ale po takim meczu to chyba trochę kuriozalne słowa. No zdecydowanie mogę przyznać rację. Może jest kwestia przyzwyczajenia, jeśli ma się tę pełną czternastkę czy szesnastkę do dyspozycji i w pewnym momencie wypadają dwie kluczowe zawodniczki, tak jak to miało miejsce. Sylwii Dzielewskiej zabrakło w spotkaniu z nami i Agnieszki Wolskiej. Nie wiem, kto tam jeszcze pauzował ze względu na kontuzję. No to faktycznie jest to osłabienie i tak jak mówię, wydaje mi się, że kwestia przyzwyczajenia. My w swojej dziesiątce gramy i nie narzekamy. Oby mniej urazów i kontuzji i sił starczyło do końca. Panie trenerze, silne strony startu, słabe strony startu? No co, no start jest, uważam, że jest dobrym zespołem. Coś tam nie wychodzi już drugi sezon, bo w poprzednim sezonie też liczyłem, że załapią się do pierwszej czwórki. No to nie wyszło. W tym sezonie też widzę na szóstym placu po dwóch zasadniczych rundach wylądowały. No na co? No skrzydła są dobre, bo właśnie trzeba powiedzieć, reprezentacyjne skrzydła są. Jest tył niezły, to znaczy druga linia. Jest Sondaj, która wróciła, jest mocną dziewczyną na tym kole i ciężko nam ją gdzieś tam pilnować, bo pod względem swojej masy i wagi. Także jest parę doświadczonych zawodniczek typu waga na środku rozegrania. Także ja uważam, że ten zespół jest taki cały. Tylko no po prostu nie wiem, co tam im nie wychodzi i tak dalej, ale to już jest nie moja sprawa. A już tak przewrotnie, z drugiej strony, silne strony naszej drużyny, bo o słabych oczywiście nie będziemy mówić. Ale rzeczywiście, no co tu dużo mówić, każda strona w naszej drużynie jest silna, no to ja tutaj nie będę wymieniać, bo fakt, trwałoby to krótko, ale cały nasz skład jest fantastyczny. My się nie musimy zastanawiać, czy ktoś będzie miał lepszy lub gorszy dzień, bo jeżeli ktoś będzie miał gorszy, to osoba, która stoi obok, troszkę bardziej pomoże i też będzie dobrze. No właśnie tak porównując nas do Elbląga, to wydaje mi się, że u nich taką największą bronią jest oczywiście Sylwia Liseska, ale to też jest delikatna taka zguba, ze względu na to, że jak Liskowi nie będzie szło, a już nie daj Boże, bo nie życzę jej tego, te jej kontuzje się odnawiały, a też tak było, bo przez ostatnie 3 tygodnie czy przez 4 tygodnie pauzowała i od razu siła Elbląga gdzieś tam stopniała. U nas jest troszeczkę inaczej, bo u nas każda zawodniczka
wnosi taką część, że można ją delikatnie zastąpić i jak ma gorszy dzień lub jest wyeliminowana, to nawet jak wejdzie ta ostatnia z ławki, to cały szyk zostaje gdzieś tam zachowany. I to jest ta nasza moc, a właśnie w Elblągu wygląda to zgoła inaczej. Także moim zdaniem my w tej rywalizacji na pewno w Koszalinie będziemy zwycięskie właśnie przez to, że mamy tyle mocnych stron. Tutaj zawsze się mówi, niedługo, że... Niedługo Ola będzie prowadzić zespoły. Tak. O co jak co, ale chciałabym powiedzieć, ja nigdy w życiu nie będę trenerką i nigdy w życiu nie zastąpię trenera Edwarda Jankowskiego. Zapewne o innych funkcjach po karierze sportowej porozmawiamy w przyszłości, ale teraz wracamy do samych zmagań ze startem Elbląg. Koszalińska twierdza, tak się mówi o waszej hali. W tej hali gracie naprawdę rewelacyjnie, ale też potwierdzacie to, że potraficie grać na wyjazdach, co się potwierdziło w meczu z Piotrkowem, Piotrków Trybunalski, gdzie w meczu, w którym trzeba było pokazać charakter, ten charakter pokazałyście i można powiedzieć, że nie ma dla was większej różnicy, czy gracie u siebie, czy na wyjeździe, czy jednak tutaj ta hala jest? No, muszę się nie zgodzić. Jednak różnica jest. Te nasze mury, ci kibice, to jest niezastąpiony nasz ósmy zawodnik. Ale tak jak tutaj, czy właśnie pan redaktor wspomniał, z Piotrkowią, niezwykle ważny mecz z presją. Czy mecz w Chorzowie pokazały, że potrafimy się sprężyć i wyjść w pełni skoncentrowane i praktycznie od 15 czy tam któreś minuty kontrolować spotkanie. Także wierzymy w to, że rywalizację ze startem jesteśmy w stanie zakończyć w dwóch meczach i oby tak się stało. Wygrać. Zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy na temat rywalizacji ze startem Elbląg, najpierw Paulina Muchocka. Dzisiaj z cyklu prezentacja zawodniczek Energii AZS Koszalin, właśnie ta zawodniczka. Paulina Muchocka, Energa AZS Koszalin, pozycja na boisku, lewe skrzydło lub lewe rozegranie, numer na koszulce 9. Paulina Muchocka jest wychowanką Słupi Słupsk. Po występach w tej drużynie przeniosła się na jeden sezon do KSS Kielce. Z tamtej drużyny przywędrowała w 2010 roku do drużyny koszalińskiej. Od tamtej pory była uczestniczką wielu sukcesów naszej ekipy. Między innymi brązowy medal Mistrzostw Polski w 2013 roku. Ćwierćfinał Challenge Cup również w 2013 roku. Trzecie miejsce Final Four Pucharu Polski w 2012 roku. W rywalizacji Challenge Cup w sezonie 2012-2013 Paulina Muchocka zdobyła 21 bramek. Do tej pory, jeżeli chodzi o skuteczność, najlepsze sezony w barwach Słupi Słupsk. W rozgrywkach 2007-2008 zdobyła w sumie 136 bramek w 28 meczach. Rok później również w barwach drużyny słupskiej zaliczyła 126 bramek w 26 spotkaniach. W tym sezonie ma już na swoim koncie 76 bramek, co jest trzecim wynikiem w zespole. Paulina Muchocka jest jedną z najbardziej uniwersalnych zawodniczek w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Do tej pory występowała na skrzydle, na rozegraniu, a także w razie potrzeby w roli kołowej. Ma za sobą również występy na pozycji bramkarki. W bieżących rozgrywkach najwięcej bramek zdobyła w starciu z SPR-em Olkusz. Zaliczyła 6 trafień, w tym to na wagę zwycięstwa 24-23. Było to starcie wyjazdowe. Walnie przyczyniła się także do zwycięstwa na wyjeździe nad Zagłębiem Lubin 24-23. W tym spotkaniu Paulina Muchocka zdobyła 5 bramek. Do tej pory najskuteczniejsze występy zawodniczki Energii AZS Koszalin to starcia z SPR-em Olkusz. W obu meczach z tą drużyną Paulina Muchocka zdobyła po 6 bramek, 5 trafień w starciu z Zagłębiem Lubin i Piotrkowią Piotrków Trybunalski. W większości spotkań kończyła rywalizację z dorobkiem 4 trafień. W ramach rozgrywek o Puchar Polski zaliczyła 4 bramki w starciu z Samborem Tczew, wygranym 27-22. W starciu ćwierćfinałowym w dwóch meczu z Zagłębiem Lubin Paulina Muchocka zaliczyła w sumie 7 trafień. Jest to jeden z najlepszych sezonów w wykonaniu zawodniczki Energii AZS Koszalin. Moja rola w zespole od ostatniego czasu się troszeczkę zmieniła. Zawsze była to gdzieś tam troszeczkę boczna pozycja, lewe skrzydło, teraz lewe rozegranie, zupełnie inna pozycja, więcej odpowiedzialności, więcej kreatywności na boisku i przede wszystkim częściej mogę mieć piłkę w ręce. I tak to wygląda. Poza tym obrona, także gdzieś tam w środku obrony, więc jest czasami nawet agresywnie.
jest twardo i mocno w obronie. Troszeczkę podobnym do Słupska, ale rozwija się coraz bardziej. Czasami brakuje mi tutaj takiego pola rozrywki. Nie chodzi mi tu o dyskoteki, ale bardziej takie rekreacyjno-sportowe spędzanie czasu. Jest tego jeszcze mało, ale widzę, że idzie to w dobrym kierunku. Także jako Koszalin, jako miasto jest całkiem fajne, rozwija się i to mi się podoba. Są wspaniali, chyba najlepsi w Polsce, bynajmniej w kobiecej piłce ręcznej. Niesamowici, zawsze nas wspierają, dopingują, są głośni i to jest taka motywacja dla nas, pozytywna. Chciałabym osiągnąć tutaj na pewno miejsce na podium, czyli medal Mistrzostw Polski. Myślę, że to jest cel całego zespołu, również mój. Fajnie by było, gdyby to było coś więcej niż brązowy medal, ale i z tego byśmy się ucieszyły na pewno. Moje hobby to sport, książka, czyli czytanie ogólnie. Moje hobby dobre jedzenie. Też lubię zdrowe, dobre jedzenie, jogę i medytację. Mucha na co dzień miła i spokojna, wydawałoby się, ale ogólnie to wulkan energii. Spędzam z nią bardzo dużo czasu i na nudę nigdy nie mogę narzekać, zawsze coś wymyśli. Nazywam ją głupolkiem, bo to jest 1000 pomysłów, nie wiadomo jakich na minutę. Także zawsze ten czas miło i kreatywnie spędzamy. Ogólnie, jeżeli ktoś chciałby kupić jej psa, to może kupić bulldoga francuskiego, bo uwielbia te pierdzące i chrapiące psy, także serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś jest zakochany w muszce, zrobię jej tutaj reklamę, może kupić jej słodkiego pieska. Co więcej, moda i uroda, tak ją nazwałam z jakieś 2 lata temu. Ogólnie więcej pomysłów niż jacyków na sekundę. Połączenia kolorystyczne w jej ubiorze po prostu zawsze budzą mój szacunek, bo nigdy nie wiem, co do czego pasuje. Także to też jest bardzo zabawne z tej strony. Ostatnio mówię też na nią szparka. Możecie Państwo przyjrzeć się jej pięknemu uśmiechowi. Wtedy zobaczycie, co miałam na myśli. Jest niezwykle waleczna, oddana temu, co robi. Zaraża swoim poczuciem humoru. Na co dzień lubi uprawiać jogę. Przez to też czasami jest mega spokojna. Ale też nie da sobie znaleźć za skórę. Jest przyjacielska, potrafi dobrze doradzić, podnieść się na duchu, jest zabawna. Kiedyś na łydki. Powoli i już tu za siebie. No, bo mamy się przejść i to załóż, nie? W ogóle masakra, dzisiaj to nam idzie. Ciężko. Już padło, panie trenerze, tak padły takie słowa na temat tej kombinacji i rotacji w składzie, że trzeba kombinować z taktyką, z ustawieniem, jeżeli jedna zawodniczka wypada, gdzieś tam jakiś drobny uraz się przytrafia. Jak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o skład zespołu koszańskiego? No przed tym meczem z Elblągiem, dla nas bardzo ważnym meczem, to jest start w playoffach, niewesoło, dwie zawodniczki mi zachorowały, zachorowała mi Sylwia. I myślę, że to potrwa jeszcze 2 dni. I zachorowała mi Romka. Także tutaj jest problem troszkę z treningami, plus gdzieś tam z ustawianiem zespołu, ale myślę, że to my wyrównamy gdzieś w okresie czwartku, piątku i soboty. Myślę o ściągnięciu gdzieś tam po pomocy chłopaków, tych młodych z gwardii, gdzie ostatnio przed Piotkowią nam
sześciu chłopaków dali do wypracowania sobie taktyki gry w obronie i gry w ataku. Także tutaj to samo powtórzymy. I myślę, że zespół tu, jeżeli chodzi o taktykę, da sobie radę. Tylko chodzi o to, żeby 60 minut grać na maksymalnych obrotach i wprowadzić dużo elementu kontrataku, które nam potrzeba tych bramek z kontrataku, bo wiadomo, że tej drugiej linii takiej za mocnej nie mamy. I tutaj będzie położony główny akcent na ten kontratak. A to można zrobić oczywiście, jeżeli ma się 6-6, nie? Bo tak trójkami, dwójkami to my to robimy i biegamy i tak dalej, ale to już jeszcze nie to, bo tutaj trzeba ta przestrzeń i przeciwnik, inaczej trochę to wygląda i ta kontra, szczególnie w drugie tempo, jest bardzo, bardzo ważnym elementem dla nas. Panie trenerze, do zespołu dołączyła nowa zawodniczka, Katarzyna Stasiak. Jakaś charakterystyka tej zawodniczki, dlaczego akurat taki wybór z drugiej ligi do Ekstraklasy, to jest chyba spory przeskok. Przyznam się szczerze, ją kiedyś widziałem, ona w Lublinie przyjechała do swojego brata, który tam ożenił się z Gosią, Stasiak. I ona tam trenowała z nami 3 dni, czy 4 dni w ramach ten. Jest skrzydłowa. Na pewno tutaj jest dążenie klubu do tego, żeby gdzieś tam na każdej pozycji znaleźć dwie zawodniczki. Były dwie zawodniczki, było troszeczkę tego współzawodnictwa. Wiadomo, że nas jest mało i nie ma dubletów na poszczególnych pozycjach. Powiem o kole, powiem o prawym skrzydle. I tak powoli gdzieś tam tutaj jest szukane zawodniczki, szczególnie te takie młodsze i perspektywiczne, a nie zawodniczki gdzieś już z dużym stażem, bo wiadomo, że ciężko będzie tutaj budować zespół gdzieś inny wiekowo, a trzeba to odmładzać. Po pierwsze, kto pierwszy odmłodzi zespoły, a dwa kluby są już dobrze odmłodzone, mówię o Pogoni Szczecin i o Wistalu. I następny klub, który odmłodzi zespoły, to będzie gdzieś tam się liczył w perspektywie przez parę lat w tej lidze. To my jeszcze nie jesteśmy wcale. Ja nie mówię wiekowo. Wcale. Ja nie mówię wcale, że ten, bo wy jesteście w kwiecie wieku akurat tu, gdzie prezentujecie już swój najwyższy poziom. Najwyższy poziom i tak dalej, jeszcze będziecie miały z parę lat grania. No. Podczas oficjalnej prezentacji Katarzyna Stasiak powiedziała, że została bardzo fajnie przyjęta, że nie ma żadnego problemu z aklimatyzacją, to tylko chyba świadczy o atmosferze w zespole. No oczywiście, no wiadomo, że u nas jest fajna atmosfera, ale poza tym Kasia też fajna dziewczyna, ona pochodzi ze Śląska, my akurat miałyśmy dużo, dużo koleżanek ze Śląska, to są po prostu osoby, których się nie da lubić, także Kasia wpadła do nas do szatni po prostu jak swoja, a z przebiegu tej rekrutacji, która miała miejsce jeszcze w tym sezonie, to Kasia była chyba najbardziej kompletną zawodniczką, jaką widziałam dotychczas u nas na testach, bo i te dziewczyny, które przyjeżdżały z jakichś innych krajów, one na tle Kasi były naprawdę słabe, mimo tego, że przyjeżdżały z wyższych lig, bo Kasia grała w drugiej lidze. Także jak dla mnie bardzo fajna dziewczyna i naprawdę jak się będzie fajnie rozwijać, to super kariera przed nią. Właśnie tak nawiązując, to już może trochę dawne czasy, grała się w niższych ligach, grała się w Ekstraklasie. Jaki jest przeskok między właśnie rozgrywkami drugoligowymi a Ekstraklasą? No to jest ogromny przeskok, tutaj ciężko porównać nawet pierwszą ligę do Ekstraklasy, co dopiero mówić o drugiej lidze. Także mam nadzieję, że Kasia odnajdzie się szybko w naszym zespole, trochę czasu będzie to wymagało, ale myślę, że będzie miała okazję do grania sporo ze względu na naszą krótką ławkę i tego życzymy jej. Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz podsumowanie tego, co się działo w 24. kolejce spotkań w Tauron Basket Lidze. AZS Koszalin mierzy się na wyjeździe z Rosą Radą. Podsumowanie kolejki, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii spotkań. AZS w następnej będzie się mierzyć z Polfarmą Starogard Gdański. Oto komplet wyników 24. kolejki spotkań w Tauron Basket Lidze. AZS Koszalin pokonał na wyjeździe Rosę Radom 85-81. King Wilki Morskie Szczecin przegrywają z Polfarmexem Kutno 68-92. Asseco Gdynia pokonało na wyjeździe Polski Cukier Toruń 75-71. Wika na start Lublin wygrywa z Anwilem Włocławek 89-85. Turów Zgorzelec pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 90-81. Energa Czarni Słupsk wygrywa ze Stelmetem Zielona Góra 72-70. Trefl Sopot rozbił na wyjeździe Jezioro Tarnobrzeg 95-56. Śląsk Wrocław wygrał na wyjeździe z Polfarmą Starogard Gdański 100-87.
W tabeli prowadzi Stelmet Zielona Góra z dorobkiem 43 punktów, na drugiej pozycji AZS Koszalin 42 oczka, 41 ma Turów Zgorzelec i jedno zaległe spotkanie z Energą Czarnymi Słupsk. Na czwartym miejscu Rosa Radom 40 punktów, tyle samo ma Śląsk Wrocław, 38 Energa Czarni Słupsk, 38 także Asseco Gdynia i 35 Tref Sopot. Dolna część tabeli, 35 punktów Polpharmaxu Kutno, po 34 mają Polski Cukier Toruń i Anwil Włocławek, 32 MKS Dąbrowa Górnicza, King Wilki Morskie Szczecin i Wikana Start Lublin po 31 punktów, 30 ma Jezioro Tarnobrzeg i 29 Polpharma Starogard Gdański. Program 25. kolejki AZS Koszalin w najbliższą sobotę zmierzy się przed własną publicznością z Polpharmą Starogard Gdański. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.30. W pozostałych spotkaniach Tref Sopot podejmie Polpharmax Kutno, Energa Czarni Słupsk zmierzy się z Anwilem Włocławek, Stelmet Zielona Góra podejmuje Jezioro Tarnobrzeg, MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Wikaną Startem Lublin. W najciekawszym meczu kolejki Śląsk Wrocław rywalizować będzie z Turowem Zgorzelec. King Wilki Morskie Szczecin podejmują Polski Cukier Toruń. Ciekawie zapowiada się pojedynek pomiędzy Asseco Gdynia a Rosą Radom. Najbliższe spotkanie już w niedzielę. Tu wszyscy liczą oczywiście na zwycięstwo i liczą wszystkie zawodniczki pewnie i cały zespół na to, że wsparcie kibiców będzie, a tego chyba wam nie brakuje podczas spotkań. No ja jestem, tak patrząc od początku przebywając tutaj, od grudnia, jestem tak zadowolony patrząc na układ i ile osób przychodzi na mecz, więcej niż w Lublinie, gdzie nawet są mecze takie na szczycie, tam jest 1500 do maksimum na duże na mecze z takimi czołowymi zespołami, a tutaj na każdy mecz te 1500 do 2000 jest widowni i to widowni, która bardzo dobrze reaguje i wspomaga ten zespół, a szczególnie klub kibica, których jest bardzo dużo, sporo, także mi ta atmosfera bardzo tutaj zaskoczyła i plus i chciałem, żeby to było kultywowane dalej, a szczególnie w play-offach, gdzie mi się zdaje, że tej publiczności na meczach będzie jeszcze więcej. Nie od wczoraj wiadomo, że w zasadzie w bardzo mocny sposób współpracujesz z kibicami, pobudzając ich podczas meczu do większego dopingu i no właśnie, jak to wygląda w konfrontacji z Elblągiem? Ojejku, ja naprawdę to robię? Ja chyba tego nie kontroluję. Nie no, panie redaktorze, nie oszukujmy się, no ja po prostu tego potrzebuję i już jestem taką zawodniczką. Ja po prostu czerpię od nich energię. To nie jest tak, że ja nie myślę o tym, że ja o przebiegu spotkania, czy staram się nie być skoncentrowana. Po prostu dla mnie to, jak ja gdzieś tam mam kontakt z kibicami, mnie to napędza. Dla mnie to jest taka mała petarda, która, dzięki której szybciej mi się wraca do obrony, łatwiej mi się biegnie na kontrę, także no kibice dla mnie muszą być na hali i cieszę się, że jest ich tak dużo. Koszaliński kibic to jest kibic o najwyższej jakości, naprawdę, ludzie są tu tacy fantastyczni, a w Elblągu jest nudnawo, tak jak i ta hala jest szara, cała, taki ludzie kibicujący nie są tak ekspresyjni jak nasi z Koszalina. Oczywiście nie mówię tutaj o klubie kibica z Elbląga, bo wiadomo, kibice, którzy są, należą do klubu kibica, zawsze zdzierają gardła i oddają serducha na to, żeby zawodniczki wygrywały mecze. Ale tutaj u nas oprócz klubu kibica, ludzie, którzy siedzą, przychodzą sobie z rodzinami, czy nie wiem, z przyjaciółmi, oni też reagują żywiołowo i nie da się tego porównać do żadnego innego dopingu w Polsce. Kibice kibicami, ale tak naprawdę to wszystko się rozstrzyga na boisku, a tak naprawdę w dużej mierze gra zespołu koszańskiego będzie zależeć od ciebie. Jak to będzie wyglądało? No nie, troszeczkę przesadzone stwierdzenie. Nie. Gra w ataku pozycyjnym, to są rozwiązania taktyczne, ale decyzje zawsze każda indywidualnie podejmuje. Dla mnie najważniejsza będzie obrona i tym możemy wygrać obroną i kontrą. I to jest dla mnie właściwie klucz do sukcesu, nie tylko w tym spotkaniu najbliższym, ale generalnie zawsze i wszędzie. Plus bramka jeszcze musi nam pomóc, no, tak obrona samo. Obrona generalnie. No, a jeżeli jest dobra obrona, to i bramka tak samo. Bramkarki też dobrze reagują, jeżeli utrzymają swój procent w granicach 40-42%, tak jak do tej pory bywało, no były tam dwa mecze, gdzie były słabiej było, to będzie okej. Okay. No ale mi tutaj pani wstydnić, jak nie podaje piłek, to też bardzo ciężko jest mi coś wyczarować, także Asia się nie przyznaje, ale tak jest motorem napędowym żeby naszego ataku. Później do ustalenia pewnie w szatni przed meczem i na treningach poprzedzających rozgrywki.
W najbliższą niedzielę Państwa serdecznie zapraszam na rywalizację fazy playoff do dwóch zwycięstw. Energa ZS Koszalin mierzyć się będzie ze Startem Elbląg. Pierwsze spotkanie w niedzielę, później w środę. I oby na tym się zakończyło z korzyścią dla zespołu koszańskiego. Jeżeli się nie uda, pewnie to trzecie spotkanie również odbędzie się w Koszalinie. Na te wszystkie mecze Państwa serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Ekstraklasy również. A dzisiaj moimi gośćmi byli Aleksandra Kobułecka, Joanna Chmiel, dziękuję. Edward Jankowski, trener i zawodniczki Energii AZS Koszalin. Państwa dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.